To jest E60 z silnikiem M54 B22, czyli sześciocylindrowe, 2,2 litra z 2003 roku. Pojawia się taki problem, że czasami na ciepłym silniku ciężko go odpala, trzeba, musi dłużej pokręcić, albo trzeba za drugim razem, albo za trzecim razem. Po podłączeniu pod komputer pokazał się błąd czujnika wałka rozrzędu po stronie doletowej. On wygenerował dwa błędy. Ten czujnik, który wskazuje komputer, znajduje się w tym miejscu, tutaj pod tym łączeniem odmy z pokrywą zaworów. I co można sobie odczytać, zanim się zamówi część? Ja tutaj musiałem to wyczyścić czystą szmatką najpierw, żeby była możliwość odczytania tych numerów. I tu można uzyskać takie informacje jak rok produkcji, czyli tutaj jest 11 2003 rok, czyli ten czujnik ma 20 lat, tyle co auto. Tu można odczytać jeszcze numer części 14 38 081. Wpisując ten numer części w Google, wyskoczą właśnie takie czujniki różnych producentów. Dalej jeszcze widać tutaj logo BMW, czyli jest to oryginalny czujnik. W związku z błędem tego czujnika na komputerze nie było żadnej kontrolki na zegarach, nie palił się żaden czek, nie ma żadnych problemów z silnikiem, równo pracuje. To jest tylko to, że ma problem z odpalaniem na ciepłym, czy tak jakby wczesna faza zużycia tego czujnika. Ten czujnik można też naprawić, można go oddać do elektronika, on go tam rozbierze i można zlutować zimne luty, czyli tą ścieżkę, która się przetarła. Zresztą to, że on odpala na ciężko odpala na ciepłym, świadczy o tym właśnie o przetarciu tej ścieżki, ponieważ wraz z temperaturą metal się rozszerza i robi się przerwa. Żeby wymienić ten czujnik, trzeba odkręcić, najlepiej odkręcić filtr oleju i tutaj nastawnika nosa. Nie polecam odkręcać tej rurki, bo jest bardzo łatwo ją połamać, tak jak na przykład stało się to w tym przypadku. Ona jest bardzo sztywna tutaj i nie można bardzo z nią poruszać na boki. Filtr oleju to jest nasadka 36 mm, odkręca się w tą stronę. Tutaj znajduje się wtyczka do tego nastawnika vanosa. Trzeba wcisnąć taki drucik, wcisnąć go w taki sposób i drugą ręką wyciągać. Lepiej jest to wcisnąć po prostu i sobie tutaj śrubokrętem wyciągać. Wyciągnięcie tej wtyczki powinno się dokonać, zanim się odkręci tą śrubę, ponieważ w przeciwnym razie ona nie będzie w stanie, ona nie będzie to miejsca, żeby ją wyciągnąć. Śrubokrętem. Wygląda tam tak. Ona sobie tu teraz wychodzi i tam może sobie leżeć. Po wykręceniu tej wtyczki można dopiero wykręcić sobie do końca tutaj ten nastawnik. Tutaj idzie płaski klucz 32. Jeżeli ktoś nie ma klucza płaskiego, to da radę też takim kluczem, ponieważ to jest lekko przekręcone. Tutaj nie trzeba dużo siły użyć. Wystarczy zluzować i potem już idzie to ręką. Tutaj zleci troszkę oleju, ale to nic. Tam jest ciężko coś podłożyć, także można tak po prostu zostawić. I teraz tutaj no ciężko jest to odkręcić. Tutaj nie ma bardzo ruchu właśnie takim kluczem. To jest 5 mm. Tutaj nie ma ruchu, bo tu przeszkadza to ucho. O tą rurkę, nawet jeżeli się tą rurkę zdejmie tutaj, to i tak ona będzie przeszkadzać. Dlatego dużo lepiej jest po prostu wyciągnąć sobie filtr. Przy okazji sprawdzić, czy nie ma jakichś opiłków na filtrze. I go położyć sobie do jakiegoś pojemnika. I tutaj trzeba to miejsce zakryć na czas pracy, żeby tu przypadkiem nic nie wpadło. I tak, tutaj zakrywam to miejsce po filtrze. I teraz jest bardzo dobry dostęp na klucz. Tutaj jest dość duża siła, bo nie jest to łatwo. Ja sobie używam po prostu tutaj takiego do bitów. Taki klucz jako dźwignię. Wtedy to zadziała. Że ciężko to odkręcić. Samymi rękami będzie ciężko to odkręcić, tą śrubę. Dopiero kiedy się zluzuje, to najdzie rękoma. Na takim etapie można sobie po prostu palcami wykręcić, żeby nie spadła tam gdzieś. I teraz sam czujnik jest już poluzowany. Trzeba go po prostu śrubokrętem podwarać w różnych miejscach, nie w jednym miejscu, żeby go nie ułamać. Sobie będzie wychodził powoli.
kropelka oleju zleci, także nie ma problemu. Tu jest też taki o-ring zielony, uszczelniający, żeby ciekło z tego czujnika. To nie trzeba wymienić całego czujnika, wystarczy ten sam o-ring zielony wymienić. Nie wiem, czy on jest dostępny, ale na pewno gdzieś można go dokupić. Kolejna sprawa, gdzie ta wiązka, gdzie ten przewód czujnika się łączy. Tutaj W60. On będzie łączył się tam za alternatorem. To jest dokładnie pod kolektorem wydechowym. Jest ten dobry dostęp. To jest dokładnie ta wiązka. Zdjęcie polega na tym, żeby wcisnąć drucik i pociągnąć. Wtedy ten czujnik sobie wyjdzie cały. Taki właśnie długi przewód. To jest właśnie ta wtyczka, która się łączy tam przy alternatorze. Można sprawdzić, może po prostu są zaśniedziałe tutaj te wtyki. Nie trzeba wymienić tutaj czujnika. Prawidłowy montaż polega na zastosowaniu tutaj niebieskiego kleju. Tej śrubki nie można za mocno przykręcać, bo to jest aluminiowy silnik. Także ona ciężko szła, dlatego że była, nie dlatego, że była mocno przykręcona, dlatego że była na kleju po prostu. Tutaj przy montażu tej wtyczki też trzeba wcisnąć drucik, wtedy ona sobie ładnie znajdzie. Mając zdjęty filtr, warto sobie zobaczyć, czy się nie rozwarstwia, czy nie jest jakiś wadliwy, czy nie ma na nim upiłków metalu, czy nie ma na nim złotych kawałków metalu od panewek na przykład. Wtedy można by zacząć działać. Ten jest bardzo ładny, nic się nie stało, to są akurat filtry filtrona. Przy demontażu tego filtra oleju trzeba podłożyć sobie tutaj szmatkę wokół, bo tutaj spłynie trochę oleju. Tutaj nic nie trzeba podkładać, bo tu będą jakieś krople w ogóle nieznaczące. Najwięcej oleju będzie ściekać z tego filtra, z tego wkładu filtra oleju. Zanim ten czujnik się dociśnie do silnika, to warto sobie tutaj zostawić taką szczelinę, po to, żeby było łatwiej widać, będzie łatwiej widać, jak nacelować tą śrubką, ten otwór. Dopiero kiedy się ją naceluje i lekko przykręci tą śrubkę, to można wtedy sobie docisnąć cały czujnik do silnika. Tam nie może być, tutaj nie może być żadna szczelina, czyli tak jak teraz. Filtr oleju można też odkręcić taką opaską, ale najłatwiej będzie kluczem 36 mm. Montując z powrotem ten nastawnik do nosa, warto zwrócić uwagę na tą uszczelkę tutaj, żeby ona nie zginęła. Jeżeli ktoś będzie miał problem z odpięciem tej wtyczki, to tutaj przeszkadza ta osłona silnika. Ona jest przykręcona tutaj na dwie śruby, na sadkę 10 mm. Tu jest jedna i druga jest tam pod szybiem. Po wymianie czujnika warto sobie odpalić auto, żeby potem nie było jakiegoś zaskoczenia, jak będzie potrzeba. Pali na dotyk. Jakby ktoś bardzo chciał tą rurkę odkręcić, wyciągnąć, lepiej użyć po prostu, delikatnie ją ścisnąć takim kluczem i wtedy wyciągnąć tutaj ręcznie. Bardzo, tak żeby nie za bardzo, nie za mocno pociągnąć. Jak widać, no, to nic tutaj nie pomoże w demontażu tego czujnika, bo tu dalej nie będzie dostępu. To będzie przeszkadzał, dalej będzie niewielki ruch. Te rurki nie można w żaden sposób przestawić. Ona jest tu bardzo sztywna, także to nic nie pomoże. Chyba, że ktoś sobie chce sprawdzić, w jakim stanie jest ta rurka, czy nie jest zatkana. No to wtedy ma to sens, tak jak tutaj na przykład widać. No i montaż tej rurki to jest po prostu, tak trzeba ją nabić.